Siemaneczko, witajcie w nowym odcinku! Tak, tak, wiem, dawno mnie tutaj nie było, ale to z takich względów, że po prostu nie miałam ochoty tutaj nagrywać, a wiecie, zmuszać też się nie chcę, bo to ma być wszystko z przyjemności, a nie z przymusu. Ale jak widzicie, naszła mnie chęć i sama Wam to zaproponowałam na TikToku, żebyście mi tam zadawali jakieś pytanka, a ja tutaj troszeczkę Wam podpowiadam. Wybrałam pytanka takie, wiecie, bardziej luźniejsze, ale też takie, które pojawiają się u mnie w ciągu dnia tyle razy, że czasami mam już ich serdecznie dosyć. Jak się czyta w ciągu dnia setny raz to samo pytanie, to czasami jest to lekko denerwujące. No ale dobra, ja już nie przedłużam, otwieram monsterka, a Wy oczywiście zostawiajcie tutaj subskrypcję, dawajcie łapki w górę, no i wpadajcie na mojego Instagrama, bo jeszcze nie wbiliście tych 20 tysięcy, no. Dobra, tutaj mam już wypisane pytanka, te, które właśnie wybrałam. Znaczy na wszystkie raczej nie odpowiem, bo pewnie za długi byłby ten filmik. To jest ten zeszyt, wiecie, taki do tych moich pomysłów. Tutaj jest ogólnie już związane coś z drugim sezonem, ale tego wszystkiego się dowiecie troszeczkę później, w sensie w tym filmiku, ale na razie przechodzę do pierwszego pytanka. O! Czy chciałabyś w przyszłości mieć swój dom, męża i dzieci? I tutaj oczywiście odpowiedź jest, myślę, mega prosta, bo tak. Chciałabym mieć dom. Właśnie, tutaj mi się odmieniło, bo zawsze chciałam jednak mieszkać gdzieś w bloku. Nie wiem, jakoś tak mi się bardziej to podobało, gdzieś tam w jakimś większym mieście. No, a powiem Wam, że od jakiegoś czasu jednak myślę bardziej, żeby mieć dom, bo ja ogólnie bardzo lubię mieć taką własną jakby przestrzeń i też ja mieszkam w domu i przyzwyczaiłam się do tego, że wiecie, wychodzę sobie na podwórko i no i właśnie mam tą taką swoją przestrzeń. Tak samo powiem Wam z dziećmi. Kiedyś nie chciałam w ogóle dzieci, nawet nie lubiłam dzieci. Natomiast teraz dosyć się to wszystko u mnie odmieniło. Też może ze względu na moją chrześnicę. Spędzam z nią przecież dużo czasu, więc myślę, że ta obecność gdzieś tam wpłynęła na mnie. No i dlatego też w przyszłości jednak myślę, że chciałabym mieć, oczywiście. Ile to nie wiem. Jeżeli chodzi o męża, to jest ta sama sytuacja co wcześniej. Też mi się odmieniło od jakiegoś czasu. Gdzieś tam myślę o tym już poważniej. Na pewno nie tak jak kiedyś, że nie chciałam ślubu. Dla mnie to było takie... A widzicie, chyba dojrzałam, ale też wpływ jednej osoby na mnie tak jakby zadziałał, że... No chciałabym. Klaudia, dojrzałaś chyba. A bawisz się w TikToka. Dobra, przechodzimy do pytania numer 2. A więc, co skłoniło Klaudynę 151 do nagrywania na platformie TikTok? Są 4 odpowiedzi, w tym jedna prawidłowa. Odpowiedź A. Bogdan jej kazał. Odpowiedź B. Zakład z babką. Kto więcej wypije i w tym przegrana. Odpowiedź C. Chciała być lepsza od sąsiada złodzieja. I odpowiedź D. Z nudów. Ciężko mi odpowiedzieć, ale mogę koło ratunkowe i zadzwonić do babki? Proszę. Cześć babka. No, cześć Klaudia. Oglądam. Weź tam babkę, pozdrów. Robię mi koleżanki zazdrościły. Babka, pozdrawiam cię. No, zuch dziecko. No to co tam chcesz? No to babka, którą odpowiedź byś wybrała? No dobrze, to ja ci szybciutko przeanalizuję te odpowiedzi. Dziecko. A odpada, bo Bogdan jest zacofany, w internetach w ogóle się nie zna, więc TikToków też nie ogląda, nie wie co to. I odpowiedź B. Ze mną się nie zakładałaś. Myślę, że nawet nie podołałabyś wyzwaniu. Babka jest za dobra. Nie zakładałabym się, przecież ty zerujesz kilka sekund. No dalej jest odpowiedź C i myślę, że to samo co w przypadku Bogdana. Byłam ostatnio u sąsiada malować ściany. To jest tak samo zacofane jak i Bogdan. Tamten jeszcze żyje naszą klasą, no.
Więc ja na twoim miejscu postawiłabym na odpowiedź D. Zaufam ci. No, tylko tam pamiętaj. Flaszka moja. No dobra, twoja niech będzie. No cześć. No to moja decyzja to odpowiedź D. Dobrze, skoro jest to pani ostateczna decyzja. A więc odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową! Gratulacje! Yes! Dobra, to panie zdrówko! Sorki, nie mogło zabraknąć wstawki z rodzinką. No ale tak jak właśnie tam było, co mnie skłoniło? Nuda. Rok temu założyłam konto na TikToku. Były to wakacje, jakoś tak początek sierpnia i no co? Nudziłam się i tak sobie zaczęłam nagrywać. Czyli w sumie jak większość, dla beki, z nudów ściąga, a później się okazuje uzależnionko. Dobra, kolejne pytanko, a właściwie nie pytanko, tylko ktoś napisał coś takiego. Ty jesteś prawdziwą Klaudią, bo coś jest taka Klaudia, która jest prawdziwa i mieszka u Filipa Zabielskiego. Ty masz dwa konta, czy jesteś tą Klaudią? Nie no, musiałam na to odpowiedzieć, bo no... U mnie nie ma dnia, żeby ktoś mi nie napisał, czy ja jestem Klaudia Bierz. No i ja mam cały czas te pytania i wreszcie rozwieję waszą wątpliwość, bo nie. Ja jestem Klaudia Latawiec, a Klaudia Bierz to jest całkiem inna osoba i nie wiem dlaczego tak nas mylicie. Nie wiem, może wcześniej jakoś, bo nagrywałyśmy takie podobne filmiki czy coś w tym stylu. Bo co, bo ona się nazywa Klaudia i ja jestem Klaudia, no. Nie wiem dlaczego nas tak mylicie, ale proszę, mam nadzieję, że od tego odcinka wreszcie nie będzie się pojawiało to pytanie. Ja i Klaudia jesteśmy dwie po prostu różne osoby. Kolejne pytanko, które pojawia się teraz już, no tak, najczęściej. No to kiedy drugi sezon? Jak już wspominałam na samym początku, właśnie o tym zeszycie, tutaj mam wszystko jakby rozpisane. Powiem wam, że przez ten sezon to zaczęłam pisać jakby scenariusze. Nigdy tego nie robiłam, tylko tak leciałam na spontanie, nie? I w pewnym momencie zaczęłam sobie zapisywać w zeszycie takie różne pomysły. Ogólnie tak w punktach sobie tylko zapisywałam jakieś tam właśnie te losy, tam pomysły sobie tam troszeczkę tak więcej rozpisywałam, bo jakbym miała tak serio scenariusz pisać, co tam dana osoba mówi, to by mi się nie chciało. Akurat z tym zawsze lecę na spontanie i w drugim sezonie będzie to samo. Tutaj sobie rozpisałam już pomysły, jakie bym chciała, żeby to wszystko tutaj zawrzeć. Dobra. Ale teraz, kiedy będzie ten drugi sezon? No i właśnie nie mogę wam na to odpowiedzieć, bo ja nie znam dokładnej daty. Mogę wam to na pewno jakoś przybliżyć, czyli na pewno musicie poczekać jeszcze 2 tygodnie. Bo ja to robię teraz w inny sposób. Teraz podchodzę do tego bardziej jakby profesjonalnie. Nie wiem, czy mogę tak to ująć, ale chcę teraz już nagrać całość, żeby to był faktycznie cały drugi sezon już nagrany. Zrobię oczywiście z tego zwiastun. No i odcinki będą się pojawiały codziennie o godzinie 18. Ile będzie części? Tego nie wiem, bo jeszcze nie zaczęłam nagrywać, ale zaczynam nagrywać już w tym tygodniu. Także postaram się też zrobić to jak najszybciej, żeby na przykład też odcinki nagrywać, wiecie, w ciągu dnia może ze 2. No, tak myślę, będzie najlepiej i myślę, że w 2 tygodnie się fajnie ze wszystkim wyrobię. Skoro już jesteśmy przy sezonie, to może wam już wszystko opowiem o nim. Skąd w ogóle pomysł na sezon, na rodzinkę itp. Pomysł? Wiecie skąd mam? Od was. Wstawiłam jednego TikToka, czyli tą pierwszą część. Ale u cioci na tych urodzinach będzie ciocia Hania z tą swoją utalentowaną Kasią. I znowu będą mi dogadywać, że mam stare ubrania.
Ty, no racja. A ja też idę w starej sukience. Wiecie, ja wstawiając wtedy ten filmik, nawet przez myśl by mi nie przeszło, że z tego jakiś sezon powstanie. Ja tak, wiecie, nagrywałam wcześniej jakieś tam filmiki z mamą, z babką, pojawiały się nawet z wujkiem, ale nigdy to nie były jakieś tam serie. Naprawdę, to była pierwsza seria na moim profilu. No i wtedy pod tamtą pierwszą częścią było bardzo dużo komentarzy, czy będzie druga część. No i ja wtedy tak myślę, kurczę, a może by zrobić z tego serię? Tylko ja nie wiedziałam, czy to się przyjmie, naprawdę, bo ja nigdy czegoś takiego nie robiłam i nie wiem, czy nie myślałam, czy to kogoś zainteresuje. No ale szok. Zainteresowanie było mega. Serio, wszędzie mi pisaliście, kiedy będzie tam kolejna część, na live'ie, znaczy ogólnie na TikToku, na Instagramie, nawet maile mi pisaliście. I to mnie na pewno mega motywowało, żeby zrobić jednak z tego coś tak bardziej konkretnego. A właśnie, i ogólnie to nie miało być podzielone na jakieś sezony, tylko to miała być taka jednorazowa seria. Ale jedna osoba mi podsunęła pomysł, żeby właśnie zrobić z tego sezony. No. I właśnie dlatego szykuje się sezon drugi. I często też mnie pytacie w ogóle, skąd ty, Klaudia, masz pomysły na te całe historie? I mam je... Serio, nie wiem, naprawdę. Mam chyba taką wyobraźnię do tego, że ja po prostu staję sobie przed kamerą i pomysły mi same przychodzą. Różnymi rzeczami też jakoś umiem się zainspirować. Nie wiem, leżę sobie w łóżku, tak myślę, o i tu mi wpada jakiś pomysł. Nie wiem, taka już po prostu jestem. Lubię takie rzeczy wymyślać i mega fan też mi to sprawia, więc chyba wam muszę podziękować, że chcieliście drugą część wtedy, bo dzięki temu odkryłam w sobie coś nowego. I chcę właśnie coś w tym stylu tworzyć. Trochę się o tych sezonach rozgadałam, więc teraz już może wezmę takie ostatnie pytanie, czyli jak ja się wybiłam i jak się ogólnie wybić na TikToku? Jeżeli chodzi o to, jak ja się wybiłam, to powiem wam, że ja jak już wstawiałam pierwsze filmiki, to od razu mi te obserwacje leciały, ale myślę, że jak zaczęłam po prostu na TikToku już tak bardziej śmieszkować, to wtedy już zaczęło u mnie tak konkretnie leciać. To ewidentnie wam się najbardziej u mnie spodobało i faktycznie mi w sumie też. A na koniec dam wam kilka rad, właśnie dzięki czemu można się na tym TikToku wybić. Jako pierwsze na pewno musicie znaleźć coś, w czym jesteście dobrzy. Ja na przykład uważam, że to śmieszkowanie mi w jakimś stopniu wychodzi i dlatego też dzięki temu się wybiłam, nie? Bo wam się to podoba. Więc możecie i wypierw spróbować na przykład jakieś trendy robić, czyli wiecie, dancy, śmieszkowanie, nie wiem, jakieś ciekawostki czy coś i zobaczcie, pod czym macie jakby najwięcej wyświetleń. Bo jeżeli pod czymś macie więcej wyświetleń, to znaczy, że się ludziom spodobało. Też trzeba zwracać uwagę na przykład na oświetlenie, no bo jak będziecie nagrywać w jakichś ciemnościach i ledwo co będzie widać, no to tak nie wiem, czy zwrócicie uwagę czyjąś. Na TikToku ogólnie sprzedaje się głupota i kontrowersja, więc jeżeli chcecie tak zasłynąć, no to... Ale musicie się wtedy liczyć z hejtem. I najważniejsze, nie patrzcie na opinie innych, róbcie swoje. Ja tak zrobiłam i żyje mi się teraz dużo lepiej. Powiem wam, że ten cały TikTok pokazał, ile osób było fałszywych w moim życiu. Ktoś się na początku ze mnie śmiał z tego, co robię, a później nagle chciał się ze mną spotkać, odnowić znajomości, wiecie, jakieś promo. Więc ja odsunęłam takich toksycznych ludzi z mojego życia i teraz jest dobrze. Dlatego za was też trzymam mocno kciuki. I tym oto zakończę dzisiejszy filmik. Pojawiło się w sumie tylko kilka pytań, ale na niektóre odpowiedziałam tak, wiecie, wyczerpująco. Także mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobał ten odcineczek. I co? Do następnego. Pa, pa!
No do jasnej cholery, Klaudia, nie pij tego, bo za tylko żołądek poharatasz. Oj, no babciu, ale to jest dobre. Chcesz trochę? Idź w cholerę z tą trucizną. Chodź lepiej na kompot. Babka dobry zrobiła. Oj, babciu.